Witam, Mateusz Jachewski, szczytornista, reprezentant Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz, zapoznałeś się właśnie z projektem Fundacji Invictus, jakim jest Akademia Sportu. Co myślisz o tym pomyśle? No, wydaje mi się, że to pomysł jest naprawdę bardzo dobry. Cieszę się, że Rafał przedstawił mi to w taki sposób. Przed chwilą właśnie widziałem całą prezentację i ze wszystkimi szczegółami. Na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, to wezmę w tym udział. No, wydaje mi się, że takich pomysłów i takich ludzi, którzy interesują się takimi projektami, powinno być znacznie więcej. Akademia Sportu to projekt oparty na ciekawej formie edukacji, przede wszystkim dzięki pełnej pasji i zaangażowania kadrze. Jak dużą rolę odgrywa właśnie trener w karierze młodego sportowca? Można powiedzieć nawet nie, że w karierze małego, młodego sportowca, ale w całej karierze sportowca dużą rolę odgrywa trener. Jakie ma podejście do zawodnika, jak go pokieruje, czy zauważył u niego jakieś braki, czy poprawił u niego to, co akurat jest słabsze lub wydobędzie z niego to, co jest najlepsze. Więc ogromną rolę ma trener i trafić na dobrego trenera, który dobrze pokieruje, czy to kogoś dziecko, tak, czy jakiegoś młodego zawodnika, jest naprawdę, jest to bardzo ważne. Ciężko jest znaleźć takiego trenera? Może nie, że ciężko, ale mówię, też jest bardzo ważne podejście samego trenera do grupy młodzieżowej i do samego zawodnika młodego, bo różnie, wiadomo, różne dzieci reagują na trenerów, trenerzy różnie na dzieci, więc przede wszystkim spokój potrzebny. A ty, czy w twoich planach jest praca z dziećmi i młodzieżą? Ponieważ słyszałam, że masz z nimi naprawdę świetny kontakt. Znaczy, no na pewno chciałbym to robić. Może nie, że to, że chciałbym zrobić, poświęcić się tylko i wyłącznie tego temu, ale gdzieś w jakichś planach moich na pewno jest miejsce na to. Mam doświadczenie, można powiedzieć, tylko takie, że na studiach w UWF, na Akademii Wychowania Fizycznego byłem na praktykach w szkole, więc wiem, że to jest zupełnie coś innego, ale podobało się. Bardzo mi się to spodobało i wydaje mi się, że mógłbym to robić i chciałbym to robić. Taką też mamy nadzieję, bo z pewnością dla wielu dzieciaków byłaby to niesamowita przygoda i niezmierna radość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.